Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 16, polecam Ci bardzo serdecznie aukcję fifashop.pl. Wiele metod płatności. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Goldro i witam Was bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym i przeze mnie, i mam nadzieję, że też przez Was, Facebook Drafcie na moim kanale, czyli w Drafcie, w którym wszystko wybieracie Wy. A wybieracie to dokładnie w komentarzach. Niedawno, jakieś 15 minut temu, właśnie na moim Facebooku opublikowałem post, w którym poprosiłem właśnie Was o to, żebyście pisali numerek od 1 do 5, dzięki czemu będę mógł po prostu wybierać Wasze posty i wybierać karty, które pod tymi numerkami się kryją. Także bez zbędnego gadania przechodzimy już do dzisiejszego draftu i jeszcze chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować każdemu, kto przyczynił się właśnie do tego odcinka, bo nawet nie wiecie, jak fajnie jest coś takiego budować. Także lecimy z dzisiejszym draftem. Także oczywiście nim wpiszemy się do tego draftu, musimy wybrać formację. Rozpoczynamy to wszystko, pozwólcie sobie, że będę patrzył sobie tutaj w dół, bo tutaj mam... Oj... Telefon. Tutaj mam telefon z komentarzami właśnie pod tym postem, o którym przed chwilą wspominałem. I będę wybierał losowo, bo jest dużo więcej tych komentarzy oczywiście niż miejsc w tym drafcie. Natomiast wybieram losowo, rozpoczynamy od Radka Pietkiewicza, którego serdecznie pozdrawiam. Wybiera on numer 2. No i zobaczmy, co podwójką się, jeśli chodzi o formację, kryje. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra formacja. 4-3-1-2. Radek, wiesz co ci powiem, że dzięki, bo zawsze czterech obrońców w obronie jest lepsze niż trzech, tak? Także mogło być gorzej, mógł być numer 4, mógł być numer 5. Dwójka jest ok, także możemy przechodzić do kolejnego wyboru. Patryk Smorenda pisze 5. Także zobaczmy, kto pod piątką na kapitanie, bo to jest dosyć ważny dzisiaj wybór. Gareth Bale, 8-8. Bez szału, tym bardziej, że tutaj bez skrzydłowych mamy tę formację, no ale powiedzmy, że nie jest źle, rezerwowego dobrego już mamy. Lecimy z kolejną osobą, Grzesiek Kapusta Mirecki mówi, że pod jedynką będzie coś ciekawego. No, Benzema, tak? Benzema, Real Madryt, nie mogę być zły. Eryk Jachimczak, numer 3. Także zobaczmy, co pod trójką, jeśli chodzi o drugiego napastnika. Gonzalo Higuain, Vesey International Man of the Match. Bardzo fajna karta, dziękuję Ci bardzo, Eryk. Lecimy dalej, teraz może Nikodem Doring, numer 3 znowu. Także zobaczmy, co pod trójeczką tym razem. Hamsik, proszę bardzo, zgranie tutaj idealne z Higuainem, także bardzo dziękuję za te dwa wybory. Lecimy Daniel. Daniel Rus, znowu trójka. No widzicie, dużo tych trójek na samym początku, natomiast ajajajajaj. Tutaj Toni Kroos byłby bardziej pożyteczny. Andrea Pirlo, no niestety, dobrym wyborem nie jest, ale miejmy nadzieję, że to pierwszy taki i ostatni zły wybór dzisiaj. Michał Budzich mówi, że dwójeczka. Także zobaczmy, co pod dwójeczką Aquilani. No mamy zgranie z Pirlo, ale czy my szukamy zgrania właśnie między tymi zawodnikami? No nie sądzę. Także no niestety te dwa wybory słabsze. Oj, czekajcie, bo sobie usunąłem komentarze. Lecimy dalej. Wiktor Kowalczykiewicz, dwójeczka znowu. Także na razie trójki, dwójki dominują. Mamy tutaj Thiago, czyli typa, który będzie miał 5 gwiazdek sztuczek w FIFA 17. Naprawdę konkretna sprawa. Kolejny wybór to będzie Szymon Fortuna. Dwójka, ponieważ mam już dwójkę, piąteczki nie, kappa. Nie wiem, o co chodzi ci, Szymon, ale dwójka, tak? Czyli znowu dwójka. A pod dwójką tutaj Ektor, także nie ma tragedii, ale na razie zgrania, no prócz tutaj dwóch linków nie mamy, także fajnie byłoby to poprawić. Przejdźmy może teraz bardziej do góry w tych komentarzach, czyli do osób, które jako pierwsze tutaj komentowały. Troszkę jest to niewygodne tutaj jednym palcem i operować, ale mamy Daniel Druzgała, ode mnie jedyneczka, także dziękuję Ci bardzo, Daniel, i zobaczmy, co pod jedyneczką. Tak, mamy zgranie, które przed chwilą prosiłem, także bardzo dziękuję. Kuba Guraczyński, 5, pozdro Goldi, również Cię serdecznie pozdrawiam, a zobaczmy, co pod piątką. No tutaj niestety wybory były słabe, ktokolwiek by nie wypadł, byłoby słabo, także no niestety nie trafiłeś tutaj na dobre wybory. Lecimy dalej, Dawid Winkler, 4, pozdro YouTube. Zobaczmy, czy te pozdrowienia dla YouTube'a będą szczęśliwe. Bajano, no dobra, jakieś zgranie tutaj mamy, natomiast znowu nie takie zgranie, na jakie tutaj liczymy. Mikołaj Glina, 2, czyli wracamy do dwójeczki, a pod dwójeczką Hits, który daje nam zgranie, ale oczywiście to jest kolejne zgranie niezbyt fajne. Lecimy z kolejnym wyborem. Kuba Marcinczyk mówi, że 4, także sprawdzamy, co pod 4. Rodriguez, no mamy już lewego obrońcę z Bundesligi, także nam się ta karta nie przyda. No to teraz może Mikołaj Pilarski, 2. 2 po raz ponowny. Kozacko, Ezil to jest zdecydowanie bardzo dobra karta i wiecie co? No, myślę, że tutaj chyba tylko Hummels by nam się bardziej przydał z tych wszystkich trafów, także bardzo serdecznie Ci. Kim Ty byłeś?
Mikołaju bodajże, dziękuję. Hubert Nowak mówi, że czwóreczka i pozdrawia, także ja również ciebie, Hubercie, pozdrawiam, a pod czwóreczką, no powiem ci stary, że rezerwowego to nam idealnego dałeś. Leo Messi, wersja Team of the Year, także bardzo dziękuję. Michał Pasieka mówi, że piąteczka, także zobaczmy, co pod piąteczką nam się tutaj będzie kryło. Oj, mogło być dwa razy super, natomiast aż tak dobrze nie jest. Denisow, no ta karta mi się niezbyt przyda. Lecimy dalej. Ja się nie patrzę, sorry, kliknąłem, nie patrząc w ogóle wcześniej na komentarz. Także wybierzmy po prostu Bajdek Gnatek. Bajdek Gnatek, jest takie imię Bajdek... Bajdek? Lol? Czwórka tak czy siak, czyli Berardi. No, nie było tutaj dobrych kart, także nie narzekajmy. Lecimy dalej. Czas na Oliwiera Piotrowskiego, dwójeczka. Zobaczmy, co pod dwójką tutaj. Nani, no okej, okay. Nani to jest dobra karta, także nie będę narzekał. Przyspieszmy może tempo. Daniel Rus, trójeczka. Zobaczmy, co pod trójką. Oj, Grzesiu tutaj był, ale jest też, zobaczcie sami, Ben Arfa w wersji różowej, także bardzo fajny kolejny wybór. Idziemy dalej, Przemek Boryszewski, jedynka. Chyba nie było jeszcze jedynki dzisiaj, także dobrze, że tą jedynkę mamy. Isko, oj, znowu kliknąłem nim czytając komentarz. Motam się. Jakub Janeczek, czwórka XD. No XD, bo Perez nam się nie przyda chyba. Natomiast Pereza oczywiście wyprzedzam. Idźmy dalej. No to może teraz... ileż tych komentarzy żeście napisali. Naprawdę fajnie, że taki odzew. Czas na Kacpra Kuleszę. Dwójeczka, pozdrawiasz mnie. No to ja również ciebie pozdrowię. A pod dwójeczką Naldo, który tutaj bardzo nam pasuje. Także fajnie, że ten Naldo wypadł. Przetransferowany Naldo. I na sam koniec, jeśli chodzi o zawodników, posłuchajmy może Konrada Nykiela, który mówi, że czwóreczka. To może jakiś dobry bramkarz? Na sam koniec Barbosa? Nie. No bramkarza mamy słabego. Tak czy siak tak się prezentują wszystkie wybory piłkarzy. Ale na sam koniec oczywiście jeszcze trener, a trenera wybierze nam najnowszy komentarz. Pozwólcie, że odświeżę, a najnowszy komentarz to Kacper Kulesza dalej. Także pójdźmy lekko w górę. Szymon Wawer, trójeczka, także Martinez będzie naszym dzisiejszym trenerem. No i tak się prezentuje to wszystko, co dzisiaj mi wybraliście. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Jeśli chcecie więcej tego typu interaktywnych z wami draftów, no to wiecie co robić. Zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, a ja teraz zabieram się do zbudowania najlepszej drużyny z tego, co mi wybraliście, no i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Dobra, także tak prezentuje się skład, który dzisiaj mi wybraliście. Troszkę być może zbyt ofensywna pomoc, natomiast umówmy się, karty mamy naprawdę solidne i miejmy nadzieję, że ten skład okaże się szczęśliwy i dojdę jak najdalej w tym drafcie. Także jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za te wybory, no i zobaczmy, jak teraz tym składem pójdzie mi w drafcie. No to zobaczmy, czy ta przygoda z dzisiejszym ciekawym co jak co draftem potrwa długo, czy jednak zakończy się już na pierwszej rundzie. Mamy tutaj BBVA z Mandandą na bramce i z Latanem na ataku. A jest jeszcze Maicon i Miranda, także jest tutaj jakieś połączenie jeszcze seria. Tak czy siak składzik naprawdę mocny, dużo więcej zgrania ode mnie. Zawodnicy też chyba troszkę lepsi, także zobaczymy, kto okaże się lepszy. Zobaczmy teraz Messi, Dezil, no to MSB, to jest pierwsza taka dobra okazja dla nas i to jest rzut karny. Nie trafia tym ślizgiem Gaja w piłkę, to jest ewidentny faul Hiszpana, to powinna być jeszcze żółta minimum kartka. Ezil wywalczył rzut karny, dokładnie tak, i to sam Ezil chyba do tej jedenastki podejdzie. Zobaczmy sami, kto ma najlepsze statystyki rzutów karny. Oj, przepraszam was bardzo, Ben Arfa zdecydowanie, także Hatem, nowy nabytku PSG, wyprowadź nas na prowadzenie. Dziękuję bardzo, 1-0. Czyli teraz musi tutaj zejść Naldo, Naldo, bardzo dobra interwencja Naldo. I zobaczmy, Hatem Ben Arfa, już do środka, tutaj jest Messi, Ezil. I Ezil wypuści tutaj Leo Messiego. No Messi, jesteś dużo szybszy od Maicona, no nie ma opcji, żeby było inaczej. Druga jedenastka, no nie wiem, co przeciwnik robi tutaj tymi wślizgami, ale po raz kolejny myli się w polu karnym, tym razem Maicon. I mamy drugą jedenastkę oraz kolejną żółtą kartę. Także Ben Arfa przed szansą na strzelenie drugiej bramki w tym meczu, drugiej z rzutu karnego. Zobaczmy, czy tym razem znowu sobie Francuz poradzi. Oczywiście, że tak, 2-0. No i to był bardzo szybki pierwszy mecz, także wygrywamy 2-0 po dwóch fatalnych błędach rywala. Nie ma co tutaj mówić, Ben Arfa dwie brameczki i ruszamy do rundy drugiej. Także czas na drugą rundę, a tutaj bardzo ciekawy skład w formacji 3-4-2-1. Zobaczmy, jak poradzimy sobie właśnie z taką jedenastką. Zobaczmy teraz, bo możemy fatalnie to spotkanie rozpocząć, ależ bramka Toniego Krosa bodajże na samym początku tego spotkania.
Pierwsza minuta i już przegrywamy 1-0, no fatalnie rozpoczynamy to spotkanie. Niedokładna i mamy szansę na kontrę. Messi, zobaczmy, no to jest szansa teraz niewątpliwie dla nas na wyrównanie w tym spotkaniu. Marek Hamsik i mamy bramkę od poprzeczki na 1-1. Fenomenalna bramka Słowaka i wracamy do gry. No ale może teraz w końcu wyprowadzimy jakiś kontratak, zobaczmy, Hamsik. Piłka do Higuaina, Gonzalo Higuain, ładnie to zrobił Higuain, piłka tutaj do Thiago, no to musi być bramka numer 2 i piłka wpada do siatki, Thiago wyprowadza nas tuż przed przerwą na prowadzenie. Dobry teraz przechwyt Thiago, zobaczmy, Hamsik, wypuść tam Messiego, Messi wychodzi sam na sam, Leo Messi, mamy trzecią bramkę, drugą w 45 minucie, no lepiej końcówka tej pierwszej połowy wyglądać nie mogła, bramka Messiego. Tam się teraz wyprawia, jest jeszcze Royce odzyskuje piłkę teraz z Hatem Ben Arfa i ruszamy z kontrą. To jest szansa na czwartą bramkę dla nas. Hatem Ben Arfa, bardzo prosty zwód i teraz wyprowadzi tutaj długą piłką Leo Messiego. Ależ dokładny przerzut. Leo Messi poradził sobie z jednym obrońcą, poradził z drugim, wystawił do Hamsika. Hamsik podwyższył na 4-1 i tak się robi kontrataki. Hector, no nie wygrywa główki, ale Messi się nie urwie, chociaż chyba się urwie. Hector musi tutaj za Messim wracać, no nie nadąży. Messi schodzi na lewą nogę, fantastycznie, Bajano. I Hamsik wyprowadza piłkę do Ezila, ten do Higuaina. No i to jest sytuacja 2-1 w tym momencie. Gonzalo Higuain poradził sobie jednak sam. Gonzalo Higuain! I to jest definitywny koniec tego spotkania. W poprzednim spotkaniu przeciwnik po straceniu 5 bramki przestał grać, także ja również kontroler odłożyłem. No i dotarliśmy w taki sposób z wynikiem 5-1 do rundy trzeciej, w której trafiamy na taki oto też skład, no i zobaczmy, jak sobie tym razem poradzimy. Oj, zobaczmy, będzie niebezpiecznie, wybijmy tą piłkę, coś ty zrobił, tak. No tak słabe przyjęcie w takim momencie, w ogóle czemu żeś to chłopie przyjmował? Ja kazałem ci to wybić, no fatalnie stracona pierwsza bramka i niestety od 7 minuty przegrywamy 1-0. Piłka do Messiego. Messi teraz się może urwie tutaj tym wszystkim zawodnikom, bo jest dużo szybszy, dokładnie tak, Leo Messi fenomenalnie to zrobił, a teraz na przeciwko niego drugi Messi, natomiast Messi sam w tej akcji dalej jest przy piłce, Leo Messi, fenomenalna akcja, Hamsik stracił piłkę, jest jeszcze Özil, nie ma bramki, no szkoda, że to nie wyszło, bo fenomenalny rajd wykona tutaj Argentyńczyk. Jeden z naszych obrońców, zobaczmy, Gonzalo Higuain, piłka do Hamsika, Marek Hamsik świetnie nawinął tutaj jednego z obrońców, Hamsik 1-1, fenomenalna kolejna bramka Słowaka w tym drafcie. Ezil, bardzo dobra piłka, pytanie czy dojdzie do niej Marek Hamsik, doszedł do tej futbolówki, za to należą się brawa, Hamsik świetnie to jeszcze dorzucił. I fenomenalna interwencja Petra Czecha, ale cóż to była za kolejna akcja w wykonaniu Marka Hamsika. On naprawdę tutaj wyrasta na czołową postać w tej drużynie. Zobaczmy, bo mamy jeszcze z tej sytuacji rzut rożny, z którego nic niestety nie uda nam się wskórać. Hamsik bardzo dobrze to zrobił i teraz podał do Higuaina. Higuain w końcu w sytuacji sam na sam. Gonzalo Higuain musi to wykończyć. Wykańcza to Argentyńczyk i strzelamy kolejną, bodajże już trzecią bramkę w 45 minucie. W dzisiejszym drafcie, no coś ta 45 minuta jest dla nas niesamowicie dzisiaj szczęśliwa. Zobaczmy teraz Ronaldo, Jezus Maria, coś ty zrobił, typie, czyś ty chory na tej bramce jest? No jak można coś takiego wypluć przed siebie, no. Druga bardzo głupio stracona bramka w tym meczu, no i mamy znowu remis. Teraz zobaczmy, Neymar powstrzymany w ostatniej chwili. W tym momencie zobaczmy, Hector, jeszcze będzie szansa, Gonzalo Higuain, nie ma bramki, nie ma faulu, no jakim cudem? Cóż tutaj się znowu stało, no nieprawdopodobne jest to, jak nieporadni są moi zawodnicy w tym meczu. Trzecia bramka na trzecią w tym meczu stracona po błędzie mojego zawodnika i to nie, że ja coś tam źle kontrolowałem, oni po prostu nie potrafią się zachowywać w obronie w tym meczu, no ja nie wiem co się dzieje. Thiago dobrze sobie tutaj poradził z Varanem, Thiago dobra akcja, Thiago dorzuć to jakoś konkretnie, dziękuję bardzo. Trzecia bramka Gonzalo Higuain, wracamy do gry w meczu, w którym nie powinniśmy stracić żadnej bramki, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki te trzy straciliśmy, także tym bardziej szkoda. Tor bardzo dobrze na wyprzedzenie, teraz poszedł Niemiec, Hamsik, no teraz akurat popełnił błąd Słowak.
Di Maria, bardzo dobrze Naldo. I zobaczmy, Hector, no nie jest najszybszy, także zatrzymał tę akcję, podał do Bale'a, ten do Higuaina, Gonzalo Higuain, będzie szukał tutaj indywidualnej akcji chyba. No szukał, ale to nie wyszło. Natomiast Baiano bardzo dobrze przeczytał to wszystko, podanie do Higuaina, Higuain wyprowadź nas do finału! Higuain wprowadza nas chyba do finału, 88 minuta i hat-trick Argentyńczyka w końcu zaczął strzelać w idealnym momencie. No i w tym momencie, tak jak mówię, wprowadza nas do finału. Koniec tego spotkania, także ten pan na waszych ekranach z trzema bramkami wprowadza nas do finału. A zobaczmy sobie szybciutko jeszcze statystyki tego spotkania, bo naprawdę sami widzieliście, jak kuriozalne bramki tutaj traciliśmy. Nie powinno być takiej nerwówki, tak czy siak spotkanie, tak czy siak, powtórzyłem się. Spotkanie wyrównane, także szkoda tym bardziej, że tak głupie bramki traciliśmy, bo bez tego o wiele łatwiej byśmy po prostu do kolejnej rundy przeszli. Ale liczy się to, że przechodzimy, także przechodzimy właśnie do finału. Znowu się powtórzyłem 10 razy. Także czas na finał. Co jak co, skład zbudowaliście mi naprawdę OP, za co należą wam się szczere gratulacje. No a teraz najważniejszy mecz w tym odcinku. Finał, w którym trafiamy na taki oto też właśnie skład. No i potwierdźmy, że po prostu zbudowaliście jeden z najlepszych Facebook draftów na całym YouTubie. Wygrajmy ten finał. No nie wyprowadzamy. Messi, dobrze Hamsik. Messi teraz u nas, zobaczmy. Jest już Hatem Ben Arfa. Był faulowany teraz Francis. Oj! Jeszcze tak, jeszcze Naldo. Spokojnie, uspokójmy grę. Nie ma co tutaj zbytnio się napinać. Zobaczmy teraz, Hatem Ben Arfa wypuszcza tutaj Gonzalo Higuaina! Ten strzela kolejną bramkę w drafcie, to jest jego czwarta bramka w drugim spotkaniu pod rząd. No i prowadzimy 1-0 w tym finale. Fenomenalna bramka po raz kolejny Argentyńczyka. I przeciwnik chyba potrzebuje jakichś zmian. Czy teraz Messi, piłka do Hamsika, Marek Hamsik będzie szukał tutaj asysty. Jest Gonzalo Higuain! Cóż on wyprawia od tej trzeciej rundy, no co? Ma na tacy, to wykorzystuje. 2-0. Jest bardzo dobrze Higuain i zobaczmy, Gonzalo Higuain urywa się tutaj Cabralowi. Higuain jest już w polu karnym. Gonzalo Higuain, dośrodkowanie. 3-0 Marek Hamsik. I to jest chyba definitywny koniec, mam nadzieję, tego spotkania. Tracimy niestety bramkę na 3-1 po fatalnym moim błędzie. No ja się nie oduczę tych głupich zagrań w obronie, no i sam sobie teraz robię bagno, bo przeciwnik już był bliski rage quita, a teraz pewnie uwierzył, że jednak mu się uda, ale nie uda ci się. No i tak jak mówiłem, przeciwnikowi nic już się nie udało, także ten Facebook draft, czyli można śmiało powiedzieć nasz draft, wygrywamy. No to jest naprawdę fenomenalne uczucie, ułożyliście mi drużynę, która spisywała się fenomenalnie, wygraliśmy 4 spotkania tak naprawdę bez większych problemów i możemy teraz... Chociaż widzimy, że tutaj oddałem 3 strzały, 3 celne, ale coś się chyba zbugowało, bo ja częściej strzelałem. No kurde, oddałem jeszcze strzał Benzemą minimum 1. Tak czy siak wygrywamy tego drafta, za co serdeczne dla was i dla mnie gratulacje. Odbieramy teraz paczki, no i zobaczmy, jak ten cały draft zakończymy. W sensie, czy fajnymi paczkami, czy nie. Co by z tych paczek nie wypadło, myślę, że kciuk w górę się należy i dla mnie, i dla was. Także zostawcie tego kciuka w górę, fajnie byłoby zobaczyć koło 2-3 tysięcy łapek w górę. A tymczasem otwórzmy paczki za wygranie w tym drafcie. W pierwszej trafiamy, zobaczmy sami kogo. No jest tutaj dużo piłkarzy, ale nie ma tak naprawdę nic fajnego, oprócz herbu i stroju, który sobie ustawię, bo ten strój mi się jak najbardziej podoba. No i na sam koniec paczka za 50 tysięcy, także to będzie takie zwieńczenie tego Facebook drafta. Drafta, który, powtórzę się po raz kolejny, wyszedł fenomenalnie, a na sam koniec w paczce za 50 tysięcy trafiamy Thomasa Müllera. Overall 86, do tego Yaya Touré. No nie mogę narzekać, naprawdę nie mogę narzekać, bo jest to... Co jak co paczka, może niektóra się nam, która nam zwraca drafta, ale zdecydowanie paczka bardzo, ale to bardzo przyjemna. Także ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tego drafta. Naprawdę fenomenalny skład udało nam się złożyć do tego, draft wygrany. Także czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że to wszystko wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. No i mówił Goldzor. Na razie.